Piątkowe, dzień dobry bardzo. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj oczywiście też jest szaro, buro i ponuro, ale dzisiaj jeszcze głośniej ptaszki ćwierkają, chociaż nie słychać ich, wiem, bo zagłuszają je psy sąsiadów, ale dzisiaj nie jest aż tak zimno. O, jeszcze jakiś ptaszek się odezwał, inny. Tak, one tutaj, wiecie co, siedzą sobie tutaj w moich tujach. Nie wiem, może tam jakieś gniazdo mają i tam sobie siedzą. O, znowu wyfrunęły. Widzicie? O. To już sygnalizuje wiosnę. Ponoć bociany przyleciały już do... ponoć przyleciały już bociany. Dobra, spadamy stąd, bo i tak nie będziecie mnie nic słyszeć. Idziemy zobaczyć jeszcze ile stopni. Ostatnio muszę Wam powiedzieć, że odkryłam, że ten termometr ma co 2 stopnie, a nie co 1. Bo przecież później zobaczyłam, że jest minus 10 tutaj pod tą kreską, a nie tak normalnie. Ogólnie to jest bardzo ładny ten termometr. Ze względu na ten design go wzięłam. I tutaj teraz oficjalnie jest minus 2 ponoć. Ponoć jest minus 2, ale to też pisałyście mi w komentarzach. Ale powiem Wam szczerze, że tak bardzo nie czuć tego minus 2. Chyba już wiecie co? Traktor słyszę w polu jeździ. To raczej na pewno. Wy tego nie będziecie chyba słyszeć, tego traktoru. Ale już jak traktor jeździ w polu z samego rana, to wiosna w pełni, gołębie gruchają. Także u mnie gołębie to tym bardziej już wiosna. Jeszcze tylko tego bociana mi brakuje, który tutaj gdzieś przyleciał do Polski. Bo ponoć przyleciał gdzieś pewnie na zachodzie, bo tam jest cieplej. No i wiosna pełną parą. Dobra, odliczamy. Dzisiaj mamy 3 marca, więc zostało się jeszcze tylko 17 dni do wiosny. Oczywiście witam się z Wami bardzo serdecznie. Życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym. I zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogusia. Ja idę jeszcze łyknę kawy i uciekamy na bus. No a później siadam z powrotem do komputera. Ogarniam komputer, a później ogarniam życie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie, już twarzą w twarz w kolejnym dniu. Dzisiaj muszę Wam powiedzieć, no jest szaro, buro, ponuro i zimno, ale wiecie, tak jak Wam rano mówiłam, już jest tylko 17 dni i będzie astronomiczna wiosna, więc radość nieziemska z tego powodu. Dzisiaj jest dość późne śniadanie, bo już jest godzina 11, a u mnie dzisiaj na śniadanie są te deseczki z serkiem chrzanowym i z plasterami łososiowymi. Muszę w końcu to już wszystko pozjadać i zrobić czystkę w lodówce na nowo. I u nas dzisiaj trwają prace porządkowe na podwórku. Przyjechała koperka i tam trochę robi, wiecie, sprząta to, co wcześniej Wam tam kiedyś chyba Wam opowiadałam, prawda? Także ona tam działa na podwórku chwilowo, ja działam tutaj w domciu. Ogarnęłam wczorajsze komentarze, więc to mam już na plus, no bo wczoraj, tak jak wiecie, mnie nie było i musiałam to ogarnąć. Dzisiaj wszystko po kolei. Zrobiłam sobie śniadanie, ogarnęłam siebie, byłam oczywiście tam, żeby mi nie rozjechali moich krzaczków, bo i tak już 2 straciłam, tak jak Wam mówiłam, tą borówkę straciłam i nie chcę stracić reszty moich krzaczków. No więc tam, wiecie, nadzór też jakiś trzeba, taki nieduży, ale trzymać i pokazywać palcem, że tu coś rośnie. No i przyszłam zrobić sobie śniadanie. Chyba sobie rozpalę już w piecu, bo jest dość chłodno nawet i w domu. Okien na razie nie myję. Tutaj też mi właśnie pisałyście, żeby na razie z oknami się wstrzymać i to jest, powiem Wam, że prawda, bo na razie jeszcze jest chłodno, więc nie zamierzam tutaj stawać już w okna, a później, nie daj Boże, zaraz chorować. Bo i tak tych wirusów krąży wokół nas bardzo dużo. Dzisiaj na obiad będzie zupa owocowa,
tylko mam problem, co z drugim daniem. Naleśników nie może być, bo dopiero co były. Zresztą nawet mam jeszcze 4 krokiety w lodówce. I mam bigos w sumie, pierogi też mam i tak się zastanawiam, chyba dzisiaj nie będę gotować, tylko dzisiaj zrobię tak, skupię się na tym deserze, który mam zrobić tutaj na kanał, żeby był, no i skupię się też na jakiejś sałatce, żeby była taka, może bardziej taka, wiecie, do jako lunch, do pracy, no bo to, tak jak Wam wcześniej też mówiłam, będzie środa, Dzień Kobiet, czyli taki bardziej lunch by się jakiś przydał do pracy, może jakaś taka lekka kolacja do pracy, no także coś będę o tym myśleć, ale coś chyba na bazie kaszy bulgur, bo ja bardzo lubię też takie sałatki z kaszą bulgur. Mam jedną taką fajną sałatkę, tylko muszę zobaczyć, czy wszystkie mam do niej składniki. No i tyle chyba na chwilę obecną. Oczywiście porządek, 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 no bo dzisiaj jest piątek, więc chciałabym wszystko bardziej ogarnąć. Mam jeszcze kupę oczywiście tego składania prania, no to też nie będę przed Wami ukrywać, bo bałagan nadal stoi. Jeszcze nie poroznosiłam, chcę dzisiaj to wszystko poogarniać, więc nie wiem, najwyżej będzie taki łączony vloguś, piątek z sobotą, coś się tutaj zobaczy. No mam też trochę materiału innego nagranego, więc na pewno jakiś vloguś powstanie. No i to ciasto, zastanawiam się właśnie, czy by nie jutro nie puścić tego ciasta właśnie, to jest moje takie, wiecie, gdybanie. Oczywiście nowymi tutaj nie odpowiecie już, no bo albo to ciasto wstawiłam i już go oglądaliście, albo nie wstawiłam i jeszcze go nie oglądaliście, no i to jest właśnie takie gdybanie. Wstawić ciasto, nie wstawić ciasta, ale ciasto naprawdę jest bardzo fajne i jeszcze byście zdążyły sobie na przykład go zrobić, jak nie na niedzielę, no to i nawet właśnie na taki Dzień Kobiet, bo nie wszystkie przecież tutaj nie jemy słodyczy, bo niektórzy jedzą i wcale nie zamierzają z tego zrezygnować, więc dlaczego jedni mają być pokarani, a drudzy nie? No i tak właśnie. Więc tak się właśnie zastanawiam, co mam tutaj wyrzucić. Ale może i opublikuję to ciasto, bo później będzie tak, wiecie, wisiało rok czasu, a jak już nie będzie sezonu na te pomarańcze, to no to z czego to ciasto zrobić, jak ono jest na bazie soku z pomarańczy, całych. No dobra, także na chwilę obecną to tyle, ja idę zajadać, zobaczę, co tam się dzieje na tym moim podwórku i biorę się za sprzątanie i zagotowanie obiadu. Ja biorę się za gotowanie, a Was zapraszam na mały przegląd asortymentu w sklepie Half Price. Ceny są naprawdę bardzo atrakcyjne. Myślę, że warto by było jeszcze skorzystać i odwiedzić sklep, oczywiście jeżeli jest w Waszych miejscowościach. Ja nikogo oczywiście nie namawiam na zakupy i na wydawanie gotówki, ale czasami warto właśnie odwiedzić, pospacerować i zobaczyć, co ciekawego w takim sklepie mają do zaoferowania. Także serdecznie zapraszam do oglądania. I'm weak.
Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. If you can't be by yourself, yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, mam około 2-3 kg obgotowanej dwukrotnie kapusty kiszonej. Kapusta jest moja, z mojego kiszenia, dlatego ja ją obgotowuję tak dwukrotnie, bo jednak ona jest dość kwaśna. Tutaj ze sklepu to tak zależy od tego, jaka ona jest kwaśna i słona. Wtedy tyle razy ją płukam, także jest wypłukana i obgotowana dwukrotnie. Dodałam do niej taki tłuszcz, galaretkę z pieczenia mięsa. Ostatnio piekłam schab i to, co się wytopiło do rękawa,
Po prostu zlałam sobie do słoika, schowałam do lodówki i ja tak właśnie dodaję do bigosu na przykład, jak mam taki tłuszcz. Czasami można dać i do sosu, zawsze jest taki, wiecie, inny smak. Nie wiem, czy Wy też wykorzystujecie tą galaretkę z pieczenia, ja tak robię. Teraz sobie dodam do tego wszystkiego ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, może być czarny, może być ziołowy, trochę kurkumy, może być sól, no solić na razie nie będę. Także dodaję przyprawy i zaraz zobaczymy. Dodaję przyprawy i zaraz działamy dalej. I tak jak Wam mówiłam, dodaję liście laurowe, tak około 3 sztuk. Moje akurat są połamane, dlatego jest 3 sztuki. Ziele angielskie, tak dosłownie parę kulek. Pieprz ziołowy, tak na oko. Ok. Wiadomo, każdy przyprawia pod swoje tam kubki smakowe. Ja nikomu nigdy nie mówiłam, jak ma sobie przyprawić, no bo wiadomo, to jest według tam Waszych preferencji. Dodaję trochę pieprzu czarnego, a kurkumy chyba nie mam, muszę Wam powiedzieć. Chyba, że zaraz znajdę w drugiej szufladzie. Nie mam kurkumy, więc chwilowo będzie bez kurkumy. No i wiadomo, gotuję do miękkości kapusty, przykrywając ją. Tutaj mam około pół kilograma mięsa z szynki, które kroję w drobną kostkę i będę podsmażać na smalcu na patelni. Na patelni rozgrzewam smalec i będę najpierw smażyć na nim samo mięso, a później dodam jedną pokrojoną w kostkę cebulę. Jest trochę podsmażone, dodaję jedną cebulę i również to jeszcze wszystko przesmażam, aż cebula ładnie się zarumieni. Żeby kapusta ładnie pachniała wędzonką, dodaję również kiełbasę. Też ją kroję w kostkę, albo może być w plasterki, w pół plasterki. To już wiecie, jak tam ją pokroić. O, na przykład takie plasterki mogą być. I ją podsmażam na osobnej patelni. I później też dodaję do bigosu. Tak, kapusta myślę, że już jest miękka, więc dodaję teraz po kolei. Tutaj sobie też podsmażyłam kiełbasę w ilości 4 sztuk. Wydaje mi się, że na taką ilość kapusty wystarczy i pół kilograma tego mięsa i 4 sztuki kiełbaski. Więc dodaję teraz mięso z cebulą. Wy zapewne gotujecie tak samo bigos jak i ja. Także u mnie to jest, wiecie, żadna tutaj nowość. Każda z nas tak samo gotuje bigos, bo wyniosła pewnie gotowanie tego bigosu z domu. A wiadomo, w każdym domu inaczej się bigos gotowało. Ewentualnie tam jeszcze możemy go sobie same podrasować, jak ja to mówię. No w swoich domach, pod tam kubki smakowe na przykład naszych mężów. Dodaję również kiełbasę. Wymieszam i gotuję tak chwilę, żeby wszystkie smaki przeszły sobą nawzajem. Ja dodaję też czasami, jeżeli mam, to na przykład ten sos pieczeniowy dodaję czasami, jak mam. Zasadniczo to ja go nie mam. I dodaję, powiem Wam też, zaraz przyniosę, bo mam na końcu języka, a mam nadzieję, że to mam.
I dodaję też czasami sos sojowy ciemny. Wtedy bigos nabiera takiego ładnego koloru. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie dodać sobie do tego śliwki wędzone. Ja śliwek nie mam, bo zużyłam na Wigilię. I dwie łyżki takiego sosu sojowego w zupełności wystarczą. Zamieszam jeszcze raz. Jak chcecie, żeby było jeszcze bardziej ciemniejsze, to możecie dodać więcej, ale moja kapusta jednak jest, powiem Wam szczerze, jeszcze taka dość słona, więc no ja więcej tego sosu sojowego dodawać nie będę. I teraz tak gotuję, aż te wszystkie smaki przejdą razem ze sobą. Można dodać też majeranek. Przygotowałam sobie zasmażkę na łyżce smalcu. Dodałam łyżkę mąki, zrobiłam taką zasmażkę i teraz dodam ją do mojego bigosu. Myślę, że bigos jest już ugotowany. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest niewiele wody, bo wody jest tylko tyle, co na dnie. Ale ja właśnie tak lubię, żeby ta kapusta nie pływała w tej wodzie. Także galaretka została wchłonięta przez kapustę. To samo ta jedna szklanka wody. Teraz dodaję moją tutaj zasmażkę. Można w sumie i tak to zrobić, żeby zebrać, bo tutaj za wiele tej zasmażki to też nie ma. Na sam koniec dodam jeszcze majeranek. O, dodaję. Teraz dokładnie to wymieszam. Myślę, że wszystko dobrze widać. Wymieszam dokładnie. Dodam majeranek. No i dzisiaj wiadomo, ja dzisiaj tego jadła nie będę. Ale jutro, jak się przejdzie tymi wszystkimi smakami, na pewno będę jeść. I teraz tak dosłownie ile? 5 minutek. Więcej na pewno nie będę gotować. Myślę, że ilość mięsa i kiełbasy jest wystarczająca. Nie wyszedł taki ciemny bigosik, ale też nie musi być ciemny. Bigos już wyłączyłam i teraz, tak jak Wam wcześniej mówiłam, dodaję trochę majeranku dla zapachu. Myślę, że tyle wystarczy. Przemieszam jeszcze raz i bigosik ugotowany. Będzie idealnie na jutrzejszy obiad gotowy. Jak chcecie, możecie więcej użyć tego majeranku. No ja więcej nie będę używać, bo jednak chcę, żeby reszta mojej rodzinki też go zjadła. Dobra. Na razie go nie przykrywam. Na razie go nie przykrywam, żeby, no wiecie, tak bardzo nie parował. Dopiero go przykryję, jak wystygnie. Można też od razu go włożyć w litrowe słoiki i zawekować. I będzie na jakiś inny kryzysowy obiad, jak nie będzie pomysłu. Ostatnio w wiadomości prywatnej jedna osoba, tylko to pani jest, na pewno jest pani, ale pisze skąd ta męża, ale to już wiecie, mało istotne. Pytała się właśnie o mojego tego ekspres do kawy i muszę Wam powiedzieć, o ile jestem z niego zadowolona, bo jestem zadowolona, o tyle. Dzisiaj nie było prądu, no ile go nie było? No włączyli i wyłączyli, także to było tylko takie, wiecie, pstryk, no i nie było prądu. I muszę Wam powiedzieć, że minus jest taki, że trzeba go na nowo ustawiać. No i teraz tutaj próbuję już chyba trzeci raz, to będzie trzecie podejście do tego, żeby mi się kawa przymieliła. Więc jak nie ma prądu, to on prosi o... Przepraszam, przerwało mi. Dopiero co aktualizowałam sobie telefon i na nowo prosił o aktualizację. To też można dostać, wiecie co? Kota z tą aktualizacją, ale od początku. Więc za każdym razem, jak nie ma prądu, on prosi o nową, jakby o nowe ustawienie, bo nie mieli kawy. Więc to jest moje trzecie podejście. Zobaczymy, czy za trzecim razem moja kawusia będzie zrobiona. I to jest jego największy minus z tego wszystkiego. Więc no teraz jeszcze opróżnić zbiornik. No tak, jak pech, to pech. O, teraz już mieli. Teraz już mieli, także będzie kawełusia moja popołudniowa.
A tutaj już gotuje się kompot na zupę owocową. Oto i ona, moja dawka energii i kopa. Ok, kawusia zrobiona. Porządek praktycznie też. Wyjęłam truskawki do mojego deserku, czy je też już wyjęłam. Tutaj mam resztkę sałaty. Także no, porządek i nieporządek, można powiedzieć. Ale najważniejsze, bo już w zlewie nic nie ma. I nawet zaczyna wychodzić jakieś tutaj takie troszeczkę słoneczka, z czego oczywiście bardzo się cieszę, bo może jakiś spacer wyjdzie na popołudnie. Muszę Wam powiedzieć, że ledwo co znalazłam truskawki w tej zamrażarce od góry. Musiałam wszystko wyjąć, co jest na wierzchu, bo oczywiście, no gdzie były moje truskawki? Na samym spodzie. Ale przy okazji wyjęłam sobie jeszcze cukinię w łupinach, bo taką też przecież mroziłam w dużych ilościach, więc to sobie wyjęłam do wierzchu. Fasolkę szparagową, a to wiśnie sobie powyjmowałam, także no taki trochę plus, trochę minus, nie? Bo nie lubię grzebać w zamrażarce, muszę Wam powiedzieć. Ale to tylko tak na marginesie. Mówiłam Wam, że robimy porządek na dworze, to powiem Wam szczerze, że z tego porządku to wyszedł gorszy bałagan niż był, bo teraz mam usypaną wielką górę u ziemi. Później przejdziemy, to Wam pokażę, bo na razie szkoda mi tak za bardzo czasu na to, żeby chodzić tutaj spacerować, bo chcę wyrobić się z moją robotą domową. Ale później wejdę na dwór, to Wam wszystko pokażę. Mam jedną górę na podwórku, drugą górę ziemi na polu, można powiedzieć, więc mam dwie. Ale powiem Wam, że już zaczyna widać być zarys mojego warzywnika. Także to jest wielki plus. Zobaczymy, co jutro nadziałamy. Oby jutro była ładna pogoda i żeby nie padał śnieg, tak jak to się zanosi. To znaczy nie zanosi, tylko w pogodzie było, że jutro ma niby padać śnieg. No nic, dobra. Także to chwilowo zrobiłam, poskładałam sobie praktycznie filmik, więc to też mam zrobione, tylko jeszcze muszę go jeszcze raz przesłuchać, bo ja zawsze słucham go dwa razy, żeby wszystko było zapięte, wiecie, taki na ostatni guzik. No i chyba tyle. Później jeszcze Wam coś pokażę, ale to później. Tak, później Wam popokazuję i poopowiadam, a na razie działam dalej z tym moim bałaganem. Ok, mamy już popołudnie i to takie dobre popołudnie. Jesteśmy już po obiedzie. W sumie ja to powiem Wam szczerze, jestem tylko po zupie owocowej. Jakoś dzisiaj nie miałam ochoty do jedzenia. I zrobiłam już, deserek zrobiłam, także deserek jest już zrobiony i zjedzony, więc nawet nie mam tutaj co Wam pokazać. I zrobiłam również sałatkę tabulech. Ta sałatka to jest taka, wiecie, mieszankę kaszy z warzywami, z owocami. Bardzo ją lubię, robię od czasu do czasu i tak sobie pomyślałam, że właśnie ona będzie taką idealną propozycją na taki lunchbox do pracy. No wiadomo, że do pracy chodzą różne osoby, jedne biorą sobie kanapki, inne biorą sałatkę, a myślę, że taka odświętna sałatka będzie jak znalazł właśnie z okazji Święta Kobiet. I nie tylko, oczywiście, i nie tylko, bo to nie jest tak, że tutaj wiecie, tylko można to jeść w nasze święto. Więc to zrobiłam, to zrobiłam. Jutro przygotuję jeszcze obiad i będę miała filmik gotowy, bo mam śniadanie, deser, lunch do pracy, brakuje obiadu. Bo wtedy chyba były cztery przepisy, no więc niech teraz też będą przepisy, ale już obiad zrobię jutro. Dzisiaj już jest godzina 16:40, powiem Wam szczerze, no dzisiaj to już mi się nie chce tego obiadu robić. Jutro zrobię, skończę sobie składać filmik i będę miała filmik gotowy na niedzielę, tak jak Wam powiedziałam, że ukaże się do niedzieli. No i nadal powiem Wam szczerze, debatuję, czy jutro wstawić ciasto, to sobie może upieczecie na niedzielę, czy dać takiego mojego vlogusia. Także no, nie wiem, co mam tutaj począć i debata. Dobra, ale na razie idę, ustanę jeszcze do żelazka, bo już zaczęłam sobie prasować, ale chciałam zrobić tą sałatkę, to będzie, wiecie, na kolację dla nas. Stanę teraz do żelazka, a później jak mi się ten filmik zapisuje, który się właśnie zapisuje, poskładam sobie częściowo już ten z, no, tutaj z moimi przepisami. Sorry za machanie tym paluchem. Także ja chwilowo znikam
To żelazka i będę nadrabiać filmiki, bo dzisiaj jakoś powiem Wam szczerze, bardzo niewiele oglądnęłam moich koleżanek YouTube'owych, więc akurat to jest idealny moment, żeby to nadrobić, czyli przy żelazku. Wieczorny podział obowiązków. Jedna stoi przy żelazku, nadrabia swoje koleżanki YouTube'owe, a druga odkurza i teraz właśnie, tak jak widzicie, myje podłogi, żeby wiecie. Można było sobie zaraz siąść i wspólnie, rodzinnie obejrzeć coś na Netflixie, więc tak wygląda podział babskich obowiązków. Dobra, kończę to oprasowanie, bo zaraz mnie, wiecie, noc zastanie, a już mi została tylko ta kupeczka tutaj na desce, więc już końcóweczka. W końcu się uporałam. No tak powiedzmy, że w końcu, bo jeszcze na suszarce też mogę się założyć, że coś tam gdzieś wisi. Melduję, że wszystkie ciuchy są poskładane, uporządkowane. Filmiki w miarę możliwości też są ponadrabiane. A teraz mam gorącą herbatkę, chociaż i tak nie jest mi zimno, bo zagrzałam się przy prasowaniu, oczywiście, nie? Muszę Wam powiedzieć, że ta sałatka, którą dzisiaj zrobiłam, jest mniemuśna i nie mogę się jej najeść. Co chwila tutaj przychodzę do miski i co chwila tutaj ją wyjadam. Co prawda, tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja dzisiaj jadłam tylko tą zupę owocową, z makaronem, co prawda, to z makaronem, ale tylko to zjadłam i później ten deser, który robiłam, który oczywiście już żeście widzieli pewnie na kanale, no i tylko dojadam tą sałatką. Tak jak Wam wcześniej pokazywałam, to teraz tej sałatki zostało już tylko tyle, bo naprawdę tak bardzo mi smakuje. Nie wiem, Julcia, ty próbowałaś sałatkę? Nie. No, Julcia nie próbowała, ja sama ją pożeram. Ale mówię Wam, że ja ją bardzo lubię i sobie tak od czasu do czasu o niej przypominam. A akurat miałam w domu wszystkie składniki, to stwierdziłam, a co tam, robimy sałatkę. Nie pokazałam dzisiaj Wam tego mojego pobojowiska, bo późno skończyła ta koparka. Przeszłam się tylko sama już wieczorem i musiałam przerwać na sekundę, ale już wróciłam. Zero stopni teraz akurat u nas jest, muszę Wam powiedzieć, bo przecież tutaj już było okrzyczane, że jest strasznie, lodowało to strasznie, aż chodziłam, muszę Wam powiedzieć, na ten mój amerykański termometr, sprawdzać, ile mamy stopni. I amerykański termometr pokazuje zero, tak? A to już Wam mówiłam rano, no to już nie będę się powtarzać. Także sałatka jest naprawdę bardzo dobra. Dawno jej nie jadłam. I naprawdę, od czasu do czasu polecam sobie zrobić. A świeża mięta, jakby była, to jeszcze by była smaczniejsza. Miałam Wam pokazać to moje dzisiejsze pobojowisko, ale koparka późno skończyła tutaj to, powiedzmy, ogarnięcie podwórka. Także zrobiłam sobie sama tylko taki obchód. I jutro Wam dzień pokażę i mniej więcej powiem, o co mi chodzi, bo jeszcze tak naprawdę to sama nie wiem, o co mi chodzi. Ale to jutro Wam w dzień wszystko wytłumaczę. Myślę, że to i tak będzie taki filmik łączony, chociaż nie wiem, jak ja go poskładam, bo mam trochę materiału jeszcze z wcześniejszego filmiku. No i tak właśnie zobaczymy, jak go poskładam. Ale jak go poskładam, tak będzie właśnie tutaj na kanale. No, bo nie wszystkie materiały, wiecie, są z jednego dnia po prostu. Bo dzisiaj i tak większość dnia to ja spędziłam na prasowaniu. Później, tak jak żeście widzieli, było sprzątanie razem z Julcią, także mamy już posprzątane.
Zostało tylko umyć toalety, znaczy sedesy i zlewy, ale to jutro i mamy posprzątane. Mam nadzieję, że tutaj nikt błota nie naniesie. Jutro, jak będzie ładna pogoda, będziemy działać na podwórku, ale o tym to będzie, myślę, później, a chwilowo jest dzisiaj. Mamy godzinę 19:10. Ja idę jeszcze sobie, spróbuję poskładać ten filmik z potrawami na Dzień Kobiet, żeby też się ukazał o czasie. Odpowiem na komentarze, no pewnie nie na wszystkie, dzisiaj nie ogarnę wieczorem wszystkich komentarzy, ale postaram się jak największą część dzisiaj jeszcze ogarnąć. Zasiadam, oglądam film. Tak mam na uwadze, że może by się udało dzisiaj obejrzeć to, co Asia ostatnio polecała, czyli to było Od Zera. O, także to może jak dzieciaki pójdą spać, to my sobie obejrzymy Od Zera. A na dzisiaj to już wszystko. Ja znikam i widzimy się w kolejnym dniu.